Witaj pośród awanturników, jestem Solwik, a to kolejny dziesiętnik, który nagrywamy razem z Emilią. Cześć, bohaterka niezależna z tej strony. Tak, Emilia, bohaterka niezależna, jest z nami. I czy bohaterka niezależna jest femme fatale? Nie wiem, ale taki jest dzisiaj temat, ponieważ rozmawiamy o motywie femme fatale. Zapraszam. Dobrze, zatem Emilio, w takim razie zacznijmy od tego, że opowiesz nam, o co w ogóle chodzi z tym motywem femme fatale. Tak, femme fatale, czyli z języka francuskiego kobieta fatalna, kobieta omen, która poznając mężczyznę, zazwyczaj owija się wokół niego jak bluszcz, dusi go i doprowadza do zguby ku swojej uciesze. Taka jest przynajmniej ogólna definicja, czyli kobieta w teorii niegodziwa, przynosząca zgubę, amoralna, zwodnicza. I odpowiadając na poprzednie założenie, tutaj nie jestem femme fatale, z góry tutaj zaprzeczam. Natomiast myślę, że jest to jak najbardziej ciekawy archetyp, warty zgłębienia, on oraz wszystkie jego odcienie. Mhm. No, jak zawsze w dziesiętniku, w takim razie mamy 10 pomysłów związanych z danym motywem, więc ruszajmy z pierwszym i zaczniemy ponownie od ciebie, Emilio. Tak, pierwszy pomysł, który przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o femme fatale, to taki standardowy wizerunek kobiety, femme fatale jako mścicielki. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to taka postać, która być może nawet jest osobą dobrą, jest osobą dobroduszną, którą skrzywdził w jakiś sposób los. Została ta osoba źle doświadczona przez życie, spotkały ją różne tragedie, w związku z czym przechodzi pewnego rodzaju przemiany. I tą przemianą jest właśnie archetyp femme fatale, który z kolei pchają w kierunku zemsty. Zemsty na osobach, które ją skrzywdziły. Jeżeli chodzi o femme fatale, najczęściej są to mężczyźni. Czyli femme fatale jako mścicielka, która wykorzystuje swoje wdzięki, swoje atuty cielesne, takie inteligencję oraz manipulacje do tego, żeby ukarać w jakiś sposób mężczyzn. Ukarać mężczyzn może również chce ktoś inny, a mianowicie bohaterka mojego drugiego pomysłu. I bohaterką mojego drugiego pomysłu jest zwyczajna gospodyni, która jest uwikłana w tradycyjny model życia. Ten motyw dotyczy femme fatale jako sposobu na ucieczkę od zwyczajnego życia. Wyobraźmy sobie tradycyjną gospodyni domową, która całe życie spędza z tym samym mężczyzną, wykonuje swoje obowiązki, ale im dłużej to życie trwa, tym bardziej czuje, że czegoś od tego życia nie uzyskała, nie ma ekscytacji, nie ma niezależności, nie czuje się pełnowartościowa, nie czuje się silna. W pewnym momencie łamie ten schemat, porzuca swoją rodzinę lub zaczyna bawić się życiem, zaczyna uwodzić, czerpać garściami, zdobywać siłę, piąć się w górę. Myślę, że to jest bardzo ciekawy motyw na przemianę postaci. I oczywiście ten motyw może działać absolutnie drugą stronę, czyli możemy mieć zimną femme fatale, która spotyka mężczyznę, w którym się zakochuje, który jednak pokazuje jej, że ciepło rodzinnego domu czy stała miłość jest czymś wartościowym. Ona również może pójść tą drogą tradycyjną, jeśli chodzi o model życia. A czy Emilia ma jakiś kolejny pomysł na wykorzystanie motywu femme fatale? Jak najbardziej. I ja tutaj troszeczkę z miejsca zaskoczę akurat swoim kolejnym pomysłem, ponieważ mamy stereotyp, archetyp femme fatale, który domyślnie kojarzy się zazwyczaj z kobietami, aczkolwiek podobną ścieżką idzie również typowy bawidamek, którego możemy spotkać na przykład w tawernach. Może być to bard, który zagaduje nasze postacie, usiłując uwieść na przykład bohaterki znajdujące się w drużynie, tudzież bohaterów również. Przeważnie taki bawidamek jest przedstawiony jako postać pozytywna, pewnego rodzaju comic relief. Natomiast jak najbardziej może również podążać archetypem femme fatale, w tym przypadku mężczyzny fatalnego, jako postać negatywna. Przykładowo, postać, która uwodząc poszczególne kobiety, pozwala im zbliżyć się do siebie na tyle, żeby odkryło jego, załóżmy, przykładowo, mroczne albo makabryczne sekrety, co z kolei może skutkować ich zgubą. Tudzież manipulant, psychopata różnego rodzaju. Myślę, że jest to również ciekawy fundament do postaci pod sesji w klimacie horroru.
No i tak, i zabawne jest to, że motyw femme fatale jest kojarzony negatywnie, natomiast Bawidamek, jak na przykład Jaskier, jest to postać absolutnie pozytywna, więc fajnie złamać te schematy i pokazać femme fatale bardziej jako ten pozytywny aspekt, pomimo tego, że coś negatywnego jest już w nazwie, tak, ta fatalność jest już tutaj w nazwie, a właśnie pójście z Bawidamkiem i uwodzicielem w tę złą stronę, to też jest jakby super pomysł i to też smutny wniosek o naszych czasach, że jeśli kobieta manipuluje, uwodzi to, i porzuca, to jest coś złego, a jeśli robi to facet, to super. Więc fajnie jest to oczywiście łamać. Mój kolejny pomysł absolutnie zaskakujący nie będzie, ponieważ będzie dotyczył Warhammera i w Warhammerze mamy takie istoty jak lamie. Są to wampirzyce, intrygantki, które od setek lat sieją plany i lamie mają zdolność zasiania magicznego uroku, to znaczy postać gracza bądź graczki może dokonać czegoś pod wpływem lami, czego normalnie nie wykonałaby i w takich wypadkach, i to też również zawiera się w tym pomyśle, lubię stosować taki motyw na sesji, gdzie na przykład wypraszamy danego gracza z miejsca gry i dalej kontynuujemy jako mistrz gry losy jego postaci, oczywiście inni gracze są tego świadomi, a nasz gracz tutaj pozostaje w niewiedzy odnośnie losu jego postaci i mimo, że brzmi to pozornie niefajnie, ponieważ mamy jedną osobę, którą wyprosiliśmy i ona nie gra, to myślę, że zawsze zaciekawienie, które jest zbudowane w tym momencie, jest absolutnie tego warte. A w dobie grania online też jest to dużo prostsze, ponieważ gramy na Discordzie, wystarczy, że gracz się wyciszy, my możemy kontynuować naszą przygodę, możemy go w pewnym momencie poprosić o to, żeby się odciszył i z powrotem nas słyszał. I wtedy może poznać efekty swoich działań, więc manipulacje lami w Warhammerze to na pewno coś, z czego warto skorzystać. A propos manipulacji, mamy tutaj obraz przepięknej femme fatale, młodej uwodzicielskiej kobiety, natomiast czas nie zatrzymuje się dla nikogo, więc stąd kolejny pomysł, czyli podstarzała femme fatale. Co dzieje się z kobietą, która przez lata swojego życia była przekonana, że może wykorzystywać swoje piękno do uzyskiwania celów, czy też czego tylko sobie zapragnie. Natomiast z czasem to piękno zaczyna przygasać, co jest naturalnym zjawiskiem jak najbardziej, ale niestety nie dla tej femme fatale, ponieważ będzie wtedy poszukiwać wszelkich sposobów, co tylko przyjdzie jej do głowy, byleby to piękno zachować. Mówimy tutaj o całym spektrum zachowań, od manipulacji po odnalezieniu jakiejś nowej formy rekompensowania sobie tej siły, którą pierwotnie czuła, aż po nawet bardziej makabryczne rozwiązania, tutaj przykładowo z materiałem, z inspiracją do sesji również w klimacie thrillera czy horroru. No i tak jak rozmawialiśmy, przygotowując te pomysły, no super jest zaczynać od jakiegoś archetypu, a potem podmieniać jeden aspekt. I w tym wypadku no, podmieniamy seksapil, kobiecość, młodość właśnie na starzałość. I w pewien sposób czynimy coś ciekawego, więc warto jest te archetypy tutaj łamać. Czy ja złamię archetyp w kolejnym pomyśle? Nie wiem, przekonamy się. Kolejny pomysł jest bardziej związany z settingami przyszłości, może z settingiem cyberpunkowym. Wyobraźmy sobie uległą androidkę, która jest pokojówką, przynajmniej wchodzi w jakiś archetyp pokojówki. Mamy bogatego miliardera, który po prostu kupuje sobie taką androidkę jak produkt. Ona dla niego pracuje i wykonuje wszelkie usługi różnej maści dla niego. Natomiast wyobraźmy sobie, że on w pewnym momencie wpada na pomysł, aby ją podpiąć do internetu lub na przykład dzieje się to przypadkiem. Ona zbiera wiedzę z całego świata, uświadamia sobie, że jest de facto uwięziona i jej ciało jest de facto tą złotą klatką i oczywiście nie ujawnia tej swojej wiedzy, ale zaczyna manipulować tym miliarderem, korzysta z tej szerokiej wiedzy zaczerpniętej z internetu, aby wykorzystywać jego i robić naprawdę wielkie rzeczy, aby koniec końców oczywiście zyskać absolutną wolność. Tutaj polecamy taki film jak Ex Machina, gdzie podobny motyw był wykorzystywany. A propos niecodziennych settingów, przychodzi mi do głowy również taki ciekawy pomysł, jakim jest połączenie dwóch pozornie niepasujących do siebie światów. Czyli femme fatale, która żyje w swoim świecie, zatracając się w swoich własnych przekonaniach, wykorzystując swój urok osobisty, swoje piękno, swoje wpływy do osobistych celów,
ale jednocześnie jest matką, co kompletnie nie pasuje i nie zgadza się z jej przekonaniami. Mimo to, będąc blisko ze swoją kobiecością, odkrywa tą część, która jest odpowiedzialna właśnie za instynkt matczyny, robiąc wszystko, co tylko może, żeby zapewnić dobry byt, dobre życie swojemu własnemu dziecku, które de facto kocha, być może jako jedyną osobę w swoim życiu. Jest to ciekawe starcie ze sobą dwóch pozornie kontrastujących cech, które może ukazywać postać od niecodziennej strony, do czego zachęcam. Femme fatale jest sama w sobie niecodzienna, ale wyobraźmy sobie, i na tym polega mój kolejny pomysł, dwie femme fatale. No już jedna może namieszać w przygodzie, a co dopiero dwie, więc wyobraźmy sobie, że nasza przygoda dotyczy, czy kręci się wokół dwóch silnych, niezależnych kobiecych postaci, z których każda ma swoje własne cele, każda gra raczej do własnej bramki, to znaczy, że nasi grający mogą co najwyżej wybrać mniejsze zło, ale muszą stanąć po którejś stronie. To mogą być na przykład dwie przywódczynie różnych ugrupowań walczących o jakąś większą władzę. No i plot twist może być taki, że gdy cała przygoda się kończy, ich niecne intrygi zostają ujawnione, mogą dwie skończyć w jednej celi i tam muszą walczyć jak równe. Lub zupełnie z innej strony może okazać się, że cała ta intryga polegała na tym, że one współpracowały ze sobą, nastawiały przeciwko sobie po to, aby łatwiej móc manipulować tłumem, łatwiej móc manipulować grającymi i w ten sposób realizować swoje plugawe, niecne cele. Niecne cele może mieć także femme fatale jako władczyni albo businesswoman, która jest bardzo ambitna, bardzo jej zależy, żeby utrzymać władzę na swoim własnym terytorium, a jednocześnie jest bardzo wrażliwa na krytykę i wszelkie wzmianki, wszelkie podejrzenia o to, że jej słabości mogą być ukryte, może skutkować bardzo nagłą reakcją, nawet formą zemsty. Jest to osoba, która bardzo dba o swoje małe poletko, jeżeli chodzi o najbliższe osoby, jeżeli chodzi o służbę. Jest to też forma przełamania męskiej konwencji. Często utarło się, że wysokie stanowiska zajmują mężczyźni, tudzież monarchami są przeważnie królowie, mężczyźni, władcy. Rzadko kiedy, być może w popkulturze ostatnio troszeczkę częściej, na szczęście, są w tych rolach obsadzane kobiety. Jednakże motyw femme fatale pozwala na przełamanie tej konwencji nieco i pozwoli stworzyć postać, która nawet dąży do tego przełamania stereotypu, osiągając stanowiska, które wcześniej mogły być dla niej niedostępne. Czyli businesswoman, władczyni jako femme fatale jak najbardziej się tutaj sprawdza, zwłaszcza, że może posiadać cechy, które nieco bardziej pozwolą jej działać z ukrycia, z cienia, dowiadując się wrażliwych informacji, czy nawet manipulując w celu pozbycia się konkurencji. No ciekawe, czy konkurencją dla reszty pomysłów będzie mój ostatni pomysł, czyli pomysł na klątwę bądź dar, zależy jak patrzeć. To jest pomysł o naturze magicznej do wykorzystania. Związany jest z mitem o meduzie, czyli z archetypem, z którym femme fatale jest bezpośrednio związana. Więc wyobraźmy sobie, że na przykład w takim Warhammerze sam Slaanesh oferuje nam dar bądź klątwę, która polega na tym, że zyskujemy moce femme fatale, czyli jesteśmy obdarzeni niesamowitym pięknem, możemy uwieść absolutnie każdego, owinąć sobie wokół palca absolutnie każdego. Natomiast jak każda dobra klątwa, jak każdy dobry dar, mamy tutaj odrobinę dziegciu. I jeżeli naprawdę zakochamy się w kimkolwiek, ta osoba zamieni się w kamień. Również teraz zamarłem, jakbym zamienił się w kamień. Na tym kończymy nasze 10 pomysłów i cóż, to ten moment, kiedy bohaterka niezależna może nam opowiedzieć, jak to jest być bohaterką niezależną i zaprosić na swoje sociale i do wszelkiej swojej działalności. I mam nadzieję, że Wam się podobały 10 pomysłów i były dla Was inspirujące i rozbudziły Was pociąg do snucia kolejnych planów, jak wykorzystać femme fatale w swoich przygodach. Emilio, Twój czas. Jak to jest być bohaterką niezależną? To nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Ja tak naprawdę
gdybym miała powiedzieć, co najbardziej cenię w życiu, byłaby to możliwość pisania mojego bloga, czym się właśnie zajmuję. Staram się tam uwzględniać nie tylko kwestie RPGowe, ale też kwestie tak naprawdę z życia nerda, które są bliskie nam wszystkim. Pojawia się tam również wzmianka o popkulturze, o inspiracjach, także serdecznie zachęcam, każdy znajdzie coś dla siebie. Blog jest prowadzony na Facebooku, zajmuję się również innymi social mediami. Często też występuję w roli gościni na sesjach zaprzyjaźnionych kanałów, także z pewnością znajdziecie mnie też na YouTubie. Sama również przymierzam się do prezentowania swoich własnych materiałów, jeżeli chodzi o sesje, również na moim kanale YouTubeowym. Kanał Twitchowy jest zarezerwowany do szkiców i do rysunków, ponieważ poza byciem graczką, mistrzynią gry, zajmuję się również rysunkami, ilustracjami powiązanymi z RPG, także również zapraszam na swojego Twitcha, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda taki proces. I chyba, jeżeli chodzi o moją działalność na ten moment, to wszystko. Mam parę asów w rękawie, ale nie chciałabym ich jeszcze zdradzać. A nawet bym powiedział, że nie chcemy ich wszystkich zdradzać. Dokładnie tak. Dobrze, bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkie linki związane z Bohaterką Niezależną znajdziecie w opisie i bardzo tam zachęcam. I to tyle z naszej strony. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszych 10 pomysłów i cóż, do następnego.